Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie ze Stadionu Miejskiego w Łodzi. Witam ja u Państwa. Jacek Dąbrowski. I Grzegorz Pilat. I my tak naprawdę teraz mamy okazję, w sumie to już końcówka, posłuchać przepięknego hymnu ŁKS-u. Łódź tutaj wiele tysięcy kibiców. Ten stadion niewypełniony do ostatniego miejsca, to ważne, ale naprawdę w takim naprawdę dużym stopniu zapełnione kibicami w białych koszulkach i biało-czerwonych szalikach. Dziewiąta kolejka piłkarskiej Ekstraklasy przed nami. Jedna z najlepszych ofensyw w tej lidze, czyli Jagiellonia Białystok kontra jedna z najgorszych ofensyw w tej lidze, czyli ŁKS Łódź. Co zrobi Marczuk? Zagrywa do Pululu. Pululu przed polem karnym, teraz zbliża się do pola karnego. Strzelaj Pululu! Strzela, ale pięknie broni Aleksander Bobek. No musiał ten strzał obronić, nie był on zbyt silny, ale był skoncentrowany bramkarz drużyny ŁKS-u. 0-0, za nami już 3 minuty gry. Ależ dobrze Jagiellonia rozpoczęła ten mecz. Dynamicznie, ale teraz trzeba uważać, bo kontra drużyny gości. Oj, nie, dokładnie tam wychodzi, proszę Państwa, Pirulo. Wbiega w pole karne, może być groźny. Pirulo, groźna sytuacja. 10 metrów od bramki, świetnie broni Alomerowicz. Ależ doskonałą sytuację miał. Jak on tego nie strzelił? To było 8, 7 metrów, może nawet 6. I strzelił za lekko. Alomerowicz wyczuł, obronił ten strzał, a już wydawało się, że będzie bramka. Teraz dobre wyjście, Dieges i przerwanie tej akcji, Dieges do przodu, Dieges, biegniemy we trzech, z prawej strony Marczuk, Marczuk wpada w pole karne, uderzy Marczuk, ach, broni Bobek, dobra sytuacja, Jagiellonia Białystok, drugi celny strzał, mamy na naszym koncie już w 10 minucie tego spotkania, wciąż wynik to 0-0. Och, teraz się minął Miłosz Matysik z piłką i Kajtajan, ale ma dwóch obrońców Jagiellonii, Kajtajan wpada w pole karne, Kajtajan obok Matysik, gol! Słyszą Państwo, co się tutaj dzieje? Ajajajajaj. Przeszkadzał mu Matysik. Wydawało się, że już ma opanowaną tą sytuację, ale Kajtajan podciągnął jednak, strzelił silnie. No i piłka niestety w bramce. Zostawiliśmy niestety Kajtajana bez opieki. Wbiegł on w pole karne, no i teraz możemy tak żałować tego. Trzeba będzie odrabiać straty, bo ŁKS dał już nam sygnał, że jest groźny w kontrach. A teraz sędzia Daniel Stefański, co ciekawe, biegnie do ekranu VAR. Ach, coż by to miało oznaczać? Że coś tam się poważnego działo, że może będziemy mieli... I idzie sędzia, czekaj, patrz Jacek, patrz, pokazuje sędzia. Karny! Karny dla Jagiellonii! Karny dla Jagiellonii! Nieprawdopodobna sytuacja to jest! 39. minuta tego spotkania, ale co tam się wydarzyło? My mamy swój prywatny VAR. Już wiemy. Dotknięcie łokciem w polu karnym. Chyba Kajtajana, czyli tego, który strzelił bramkę dla ŁKS-u. Pululu za chwilę będzie wykonywał rzut karny dla Jagiellonii Białystok. Pululu, 4 kroki, 5, 6, 7 kroków do tyłu. I uwaga, Pululu, rusza Pululu, strzał, gol! A więc jest wyrównanie w tym dzisiejszym spotkaniu, w dzisiejszym meczu, w 40 minucie spotkania. ŁKS 1, Jagiellonia Białystok 1. I rozpoczynamy kolejną akcję, Imar z trójką, jest Pululu, wbiega pole karne, Pululu, strzelaj, strzelaj, wyminął jednego, drugiego, blisko bramkarza. Jest Pululu! Jest Pululu! Pada na kolana w narożniku, zdobywamy prowadzenie, proszę Państwa, 77. minuta spotkania. Pululu pięknie przedarł się przez obrońców ŁKS-u, wyszedł sam na sam z kąta, tak z prawej strony i pomiędzy nogami wychodzącego bramkarza posłał piłkę do siatki. Teraz cieszą się zawodnicy Jagiellonii Białystok w narożniku boiska. Cieszą się kibice, szał radości, a więc prowadzimy 2-1 i to jest bardzo dobra wiadomość, świetna wiadomość. Imas do Pululu, ależ to ładnie rozegraliśmy. No teraz tylko przejąć piłkę, zagrać i skontrować, ale trzeba tą piłkę przejąć, bo Mnełka jest cały czas w posiadaniu piłki, niebezpieczny teraz, groźnie pod naszym pole karne, niebezpiecznie i co? Karny! Karny! Tak, niestety, rzut karny, proszę Państwa, faul, wyraźny faul na zawodniku z numerem 20, ależ to głupio zrobiliśmy w tym momencie, pozwoliliśmy drużynie ŁKS-u zaatakować. To jest Piotr Janczukowicz, on był sfaulowany, ależ to by była głupia strata punktów. Proszę Państwa, mieć wygrany mecz, jakby nie było, mieć wygrany mecz i 90. minuta tego meczu zbliża się. Ramirez i Alomerowicz, ale chcielibyśmy, trzymamy kciuki, mocno zaciśnięte, 4 metry od piłki, odszedł, może nawet i więcej, a więc taki troszeczkę dłuższy rozbieg, gwizdek sędziego, Ramirez powoli, drobne kroczki, rusza, gol, niestety gol.
Bartek Wdowik przed polem karnym. Bartek Wdowik, przepuszczenie! Ach, Hansen! Ale karny mógł być. Nie karny. Tam był faulowany przed polem karnym. Karny ale to dosłownie... będzie, nie, chyba będzie karny. Łapią się za głowę zawodnicy UKS-u. Niemożliwe, nie. 20-30 centymetrów przed polem karnym faulowany. Nie, bierze piłkę w ręce. Będzie... Nie, no niemożliwe. Nie, tak, to... będziemy mieli, proszę Państwa, to nie jest karny. Nie, to nie karny. Nie, co to jest? Tak, tak. Nie, moment, tak, moment, tak. Moment. Nie, chyba sprawdza VAR, sędzia. Będzie sprawdzał VAR, ale będziemy mieli rzut karny, bo chyba ciągany za koszulkę był tam któryś z zawodników Gwiazdowskiej Jagiellonii. Poczekajmy. Wdowik wbiegał w pole karne. On, moim zdaniem, przed polem karnym bardzo prawdopodobne, że został sfaulowany. Ja sobie tutaj podglądam, co tu się działo. Zagrywał na prawą stronę do Hansena. W ostatniej minucie, w ostatniej sekundzie jeden z zawodników wybił piłkę Hansenowi spod nóg i tu był faulowany, tak! Nene był faulowany w polu karnym. No i proszę Państwa, co teraz za historia? Jeszcze analiza. Na razie skoncentrowany Kubicki, bo chyba on będzie wykonawcą tego rzutu karnego, proszę Państwa. Ale jest karny emocje dla Jagiellonii. Zaciśnijmy kciuki mocno. Jarosław Kubicki ustawia piłkę. Jarosław Kubicki trzyma piłkę. Zawodnicy UKS-u jeszcze tam jakieś prowokują. Jeszcze sprawdza. Tam... Tak, jeszcze będzie sprawdzanie, sędzia. Proszę Państwa. Arbiter atakowany przez ławkę rezerwowych. Teraz biegnie do tego monitora. Coś uwaga, niesamowitego. Uwaga. Wraca na boisko. Uwaga. Pokazuje trójkącik. Nie ma karnego. Nie ma karnego. I słyszą Państwo, wrzawa niesamowita, a więc mamy tylko rzut rożny. Koniec spotkania. No cóż, Grzegorzu, nie odniesiemy pierwszego wyjazdowego zwycięstwa. To znaczy, to jest tak, proszę Państwa, przypomnijmy może tak. Dotychczas Jagiellonia Białystok była w takiej sytuacji, że 5 spotkań w tym sezonie wygrała. Żadnego nie zremisowała, 2 przegrała. I mamy pierwszy remis w sezonie 2023-2024, dopiero w 9. kolejce. Przypominamy, już w najbliższy wtorek spotykamy się przed radioodbiornikami, aby posłuchać pucharowego starcia pomiędzy Jagiellonią Białystok a Śląskiem Wrocław, a kolejna niedziela to już 10. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. No i można by było powiedzieć taki najważniejszy mecz, jeden z najważniejszych meczów sezonu, czyli mecz Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa. My pięknie Państwu dziękujemy i kłaniamy się z Łodzi. Jacek Dąbrowski, Grzegorz Pilat, do usłyszenia.